Dzień dobry, witam wszystkich, którzy staną o tej porze. Dzień dobry, mówię do ciebie, jeśli wcześniej stać nie możesz. Dzień dobry, powiem mamie, jeśli zrobi mi śniadanie. Dzień dobry, panie Boruchu, zaspałeś dzisiaj znów. Kurcie, w ogóle zaspałeś, człowieku, ja se nie wyobrażam takich rzeczy, żebym ja zaspał gdziekolwiek. Po prostu wstaję se o 11, lecę do klubu, robię takiej jazdy, że się nie spodziewasz normalnie. Dlaczego? Zaspałeś dzisiaj znów, co skłoniło cię do tego ruchu, ruchu? Dlaczego? No powiedz proszę cię, przecież świnie nie robią takich głupich rzeczy, nawet my się... Kurczę, teraz zwrotka nadeszła, ja w ogóle nie mam pomysłu na tę zwrotkę, ludzie. Co ja mam robić? Nie wiem, piszcie jakieś pomysły do mnie, do redakcji w ogóle. Nie, zaraz, czekaj, ja nie mam redakcji w ogóle. Dobra, teraz gitarowe solo, cicho. O Jezu, proszę pana, panie Boruchu, co się panu stało w ogóle? Chyba złamałem sobie nogę. Ojej, a którą? Oto! Och, to całe szczęście. No, druga zdrowa. No. To ja pobiegnę. A, klucz! Dzień dobry, zajęte! Do wykładowni. Dziękuję. Dzień dobry. Czy pana, przepraszam bardzo, ale czy mógłby pan zdjąć te nogi ze stołu? Nie. Usiądźcie. Przede wszystkim chciałbym sprawdzić listę obecności. No i może zacznę od pierwszego numeru. Kucia Pajerzy, Hanna Mąka-Ćwikła, Fiód Stanisław,
Cyc Izabela. Zachciała Elżbieta Józefa. Proszę pana, z czego pan się śmieje? Czy to jest śmieszne, proszę pana? Wie pan, w jakiej epoce pan żyje teraz? Naprawdę, już proszę spoważnić. Pan jest dorosły. Powinien pan być dorosły, naprawdę. Wyczerpie pan u mnie cały kredyt zaufania. Niedługo. Już się kończy. Szaleniec Wojciech. Zaporożec Stefan. Stefania jestem! Dobrze, to być może to jest lista osób z moich korepetycji. No nic, moi drodzy, jednak ktoś przyszedł. Bardzo jestem za to wdzięczny. Dlatego może sprawdźmy zadanie domowe, które zadałem. Kto zrobił zadanie domowe? Pan. Ja nie mam. Dlaczego pan nie ma? No, bo nie zrobiłem. Proszę pana, ostatni raz jestem dla pana taki pobłażliwy. Ostatni raz. Kto ma jakiś długopis? Proszę pana, który pan ma numer? 48. 48. Olek Słuchawka. Proszę pana, to jest trzeci minus. Pała. Proszę pana, ostatni raz jestem dla pana taki dobry. W baroku, słuchajcie, w baroku przyczepiliby jego Wacława Potockiego do balustrady i byś tej pały nie miał, człowieku. W ogóle byś pały nie miał. To jest śmieszne dla ciebie? Teraz zapiszcie sobie temat zajęć. Barok. Proszę to empirycznie przepisać do swoich kajecików. Daję wam na to chwilę czasu. Stary, wstawaj! Wstawaj! Chłopie, napij się, bo zamarzniesz normalnie! Człowieku, jaki ja miałem sen! Wiesz, no, śniło mi się racjonalnie, że jestem profesorem. O, koszmar! O. Stary, już praktycznie nigdy nie pójdę spać w pracy. A on mu wtedy na to, że to z pewnością były takie senne krowy. I napisy.